Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 14. spotkaniu. Czas z Marią Bucardi, czyli ze mną. Jestem pewna, że masz przygotowaną już pyszną herbatę, ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiać o niesamowicie interesujących tematach, o Atlantydzie, Lemurii, gdzie znaleźć potomków Atlantów, o wpływie grupy krwi na nasze wspomnienia genetyczne, o inkarnowaniu, czyli dlaczego dusza wyższa wybiera tę daną konkretną grupę krwi, dlaczego grupa krwi jest związana z kodem DNA i aktywacją zdolności nadprzyrodzonych oraz o największych kłamstwach mroku, czyli odżywianiu zgodnym z grupą krwi oraz niejedzeniu. Ale dokładnie jutro ma miejsce przesilenie letnie, czyli ten niezwykły moment, gdzie energie światła są najmocniejsze, najsilniejsze i dokładnie jutro ma miejsce nasza 14. ceremonia. I w ostatnich naszych spotkaniach zamknęliśmy pewne drzwi i otworzyliśmy nowe. I dokładnie teraz, gdy cały wszechświat wibruje tą nową energią, dokładnie w tym momencie nasza 14. ceremonia, gdzie nauczysz się, jak rozpoznać głos Twojego serca, Twojej intuicji, jak mieć pewność, że Twoje sny, przesłania, które otrzymasz, że są one prawdziwe, że są one zgodne z Twoją duszą wyższą i z Twoją drogą Twojego serca. Jak mieć taką 100% pewność, że gdy pojawia się jakiś impuls, że to nie jest impuls z zewnątrz, czyli manipulacja wysłana poprzez inne energie, inne systemy, inne istoty. Jak mieć pewność, że nie są to wspomnienia zawarte w Twojej krwi, czyli w Twoim kodzie genetycznym, wspomnienia Twoich przodków, tylko jest to dokładnie wskazówka od siły wyższej na ten konkretny moment, aby iść drogą Twojego serca w pełni radości, spełnienia, szczęścia, obfitości, realizować wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje cele oraz plany duszy wyższej, które tak zwane powołanie czy misję, ponieważ to nie jest przypadek, że inkarnujesz dokładnie tutaj i teraz na ziemi w tym momencie i że masz tą konkretną grupę krwi. I na jutrzejszej ceremonii przejdziemy jak zwykle przez ten czas oczyszczania, podwyższania wibracji, połączenia z miejscem mocy i na sam koniec aktywujemy tą mądrość wyższą, która pomoże rozpoznać Ci głos wewnętrzny, głos zawarty w Tobie, wewnątrz Ciebie, w Twoim sercu. I jak rozróżnić ten głos od innych myśli, różnych impulsów, które napływają na nas cały czas z zewnątrz. Czyli niesamowicie ważne spotkanie, które pomoże Ci przez te kolejne miesiące iść Twoją drogą, ponieważ ten kolejny czas jest bardzo symboliczny i bardzo ważny. Ja porównuję ten czas do momentu średniowiecza. W średniowieczu panowanie nad światem przejęła siła mroku. Światło zeszło na dalszy plan. I przez te wszystkie stulecia ta siła mroku robiła tutaj na ziemi, co chciała. Natomiast w tym momencie mamy odwrotną sytuację. Dokładnie teraz siła światła przejmuje panowanie nad ziemią i siła mroku się wycofuje. Czyli zwróć uwagę, jakie dwa niesamowicie ważne etapy tutaj na ziemi i jaki jest to dar od siły wyższej, że jesteś dokładnie tutaj i teraz w tym momencie. Ale co jest ważne? Tak jak wtedy Twoja dusza inkarnowała w ciele, które było dopasowane do tego konkretnego czasu, tak i teraz ma to miejsce. I teraz może mieć miejsce taka sytuacja, że idąc drogą Twojego serca, realizując Twoje marzenia, Twoje cele i wskazówki od siły wyższej, to będziesz płynąć pod prąd. Czyli ta cała masa nieświadomych istot popłynie w innym kierunku, a Ty w przeciwnym, ponieważ Ty wiesz, jaka energia jest w tej chwili, Ty wiesz, co się zmienia i Ty dokładnie wiesz, jak iść dalej. I to jest bardzo pozytywne przesłanie, bardzo pozytywna wskazówka, że dokładnie teraz otrzymasz tak silne prowadzenie od siły wyższej, od wskazówki, od Twojej duszy wyższej, że możesz mieć takie wrażenie, że wszyscy idą tam, a Ty idziesz w przeciwnym kierunku, bo Ty idziesz do spełnienia, radości, szczęścia, obfitości, a ci inni niekoniecznie. Czyli zwróć na to uwagę, oczywiście, jeżeli Twoją misją jest przekazywanie wiedzy, uzdrawianie, tworzenie harmonii tutaj na ziemi, to możesz wpływać na innych i możesz oczywiście pomagać im, aby wyrwać ich z tego tłumu nieświadomości i by również mogli znaleźć drogę swojego serca. Ale aby nie przedłużać, przejdziemy teraz do poszczególnych tematów, ponieważ jutrzejsza ceremonia ma miejsce dopiero jutro. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę bardziej sprzyjająca pogoda, ponieważ w tej chwili mamy niesamowity wiatr, sztorm, wręcz tak jak na ostatniej naszej ceremonii, gdy opowiadałam o wierzbie, czyli jak przetrwać takie momenty sztormu i niepogody, to w tym momencie dokładnie taki niesamowity wiatr jest na zewnątrz, ale zobaczymy, jak siła wyższa nas poprowadzi i do którego konkretnego miejsca. Czyli te odgłosy, które są na zewnątrz, to jest po prostu szalejący wiatr. Idziemy dalej. Pytania. Może zaczniemy od samej Atlantydy, ponieważ do tego tematu pojawiło się najwięcej pytań, co jest oczywiście zrozumiałe, ponieważ ja tutaj korzystam z internetu, dlatego będzie w tle słychać klikanie na komputerze. Ja chciałabym zobaczyć wyniki ankiety, którą umieściłam na naszej stronie i tutaj w tej chwili mamy, jak na razie bardzo mało osób wzięło udział w tej ankiecie. Zastanawiam się, czy jest ona wystarczająco widoczna, ponieważ w tej chwili tylko 29 osób oddało głosy, ale już widzimy pewien procentowy tutaj układ i od razu widać, że osoby w naszej wspólnocie, które wzięły udział w ankiecie, największa z nich ilość ma grupę krwi 0RH+, ale również 0RH-, dosyć dużo i ARH+. Ale dlaczego pojawiło się tak dużo pytań na temat Atlantydy? Ponieważ dotyczy to grupy, najbardziej grupy krwi 0RH+. I może od tego zaczniemy, tak aby przejść od tego, co najważniejsze i tak krok po kroku do pytań. Zaczniemy od tego, że zadałam sobie trud, aby przejrzeć pewne rzeczy w Wikipedii, ponieważ Wikipedia jest encyklopedią systemową i tam znajdziemy bardzo wiele prawdy ukrytej lub przekształconej. Dlatego warto czasami przeczytać pewne rzeczy i potem przepuścić to przez taki filtr wiedzy wyższej i wówczas można uzyskać bardzo dużo szczegółów. I tak Atlantydę opisał jako pierwszy jeden z autorów starożytnych, oczywiście Platon. I na pewno znasz ten opis, a jeżeli nie, to ja go tutaj zacytuję. Jako źródło podał ustną tradycję przechowywaną w ateńskim rodzie Solona, który miał usłyszeć tę historię od egipskich kapłanów. Uwaga, jeżeli zobaczysz poniżej naszego spotkania, zostaną umieszczone mapy rozłożenia grupy krwi i zauważysz, że dokładnie w tych rejonach jest bardzo wiele osób właśnie z grupą krwi 0, którą podaje się jako potomków Atlantów. No ale chodźmy dalej. I oczywiście potomków Lemurii, czyli tych dwóch najstarszych, znanych nam kontynentów. Idziemy dalej. Co ten Platon dalej pisze? W dialogu Timajos czytamy o wspaniałym królestwie położonym na wyspie większej od Libii i Azji razem wziętych, która znajdowała się za słupami Heraklesa, czyli Gibraltarem. I oczywiście, gdy masz przed sobą mapę, to od razu wiesz, że ten kontynent znajdował się w Atlantyku. Jeżeli był za Gibraltarem, z punktu widzenia ateńskiego rodu czy egipskiego rodu, który był z tej strony, a to było po drugiej stronie. Królestwo to władało również, jak pisał Platon, okolicznymi krainami i dążyło do dalszych podbojów. Uwaga, pierwsza rzecz, która również będzie już odpowiedzią na wiele pytań. Ja wybrałam z naszego spotkania tylko kilka pytań, ponieważ było ich za dużo, abyśmy mogli wszystko poruszyć, ale postaram się w tej całej opowieści zawrzeć to wszystko, co siła wyższa uważa za ważne i co powinnam Ci dzisiaj przekazać. Czyli jeżeli Wikipedia pisze o dalszych podbojach, chodzi tutaj oczywiście o to, że Atlanci byli bardzo otwarci, bardzo towarzyscy, bardzo tacy, żyli w harmonii niesamowitej i w pewnym momencie, gdy przybył na Atlantydę pewien, nazwijmy to tak, pewien lud i prosił o schronienie, to mamy tutaj podobny przekaz, jak w przekazach Wedrusów, gdzie dokładnie ten sam lud przybył i to on wyrządził największe później szkody, czyli on nie dopasował się do tych warunków, które były na Atlantydzie, czy były w tych znanych przekazach wedruskich, tylko chciał przejąć kontrolę i władzę nad wszystkim. I teraz, gdy popatrzysz na naszą Ziemię, to wiesz, że ta konkretna grupa etniczna to jest ta sama grupa etniczna, która w tej chwili panuje praktycznie na całej Ziemi. Czyli udało im się tą władzę przejąć na Atlantydzie, później doszło do zniszczenia Atlantydy, do całego zniszczenia na Ziemi, czyli potop, który znasz z Biblii, który jest również w innych przekazach, innych kultur i potem mogli oni przejąć jak gdyby panowanie nad całym światem i robią to do dzisiaj. Czyli w tym czasie panowania mroku. I teraz czytajmy dalej, tutaj. Nadszedł jednak jego niespodziewany kres. Przyszły straszne trzęsienia ziemi i potopy, a wyspa Atlantyda zanurzyła się pod powierzchnię morza i zniknęła. W innym dialogu Platon opisuje ukształtowanie terenu, architekturę, ustrój polityczny i bogactwa Atlantydy. Miała to być ziemia obfitująca w drewno, metale szlachetne i diamenty, które występowały tak powszechnie jak drzewa owocowe, warzywa i zioła. I teraz zwróć uwagę na to wszystko, co jest napisane i co odczuwasz w Twoim wnętrzu. Z pewnością, jeżeli w tym wcieleniu masz grupę krwi 0, to wszystko zacznie Ci się przypominać, że ten opis jest prawdziwy i zobaczysz przed Tobą te krajobrazy i poczujesz taką wręcz troszeczkę tęsknotę, jak gdyby za swoją własną ojczyzną. Jeżeli masz w tym wcieleniu inną grupę krwi, to nie jest tutaj nic złego, wręcz przeciwnie, to oznacza, że potrzebujesz pewne cechy, pewne wspomnienia z innych grup etnicznych, z innych przeżyć, przodków, aby zrealizować Twoją misję tutaj i teraz. I jest to możliwe dokładnie z tą grupą krwi, którą masz, bo Twoja dusza wyższa wybrała dokładnie to ciało, a nie inne. Czyli idziemy dalej. Ale zostało powstrzymane... Przepraszam, wracamy tutaj jeszcze raz. Troszeczkę niżej to było. Czyli miała to być ziemia obfitująca w drewno, metale i kamienie szlachetne oraz diamenty, które występowały tak powszechnie jak drzewa owocowe, warzywa i zioła. Wysokie góry chroniły mieszkańców przed mroźnymi północnymi wiatrami, czyli było ciepło na Atlantydzie. Na łąkach wśród strumieni i jezior pasły się ogromne stada oswojonych i dzikich zwierząt. Zwróć na to uwagę, co pojawia się w Tobie. Czy nie jest tak, że jeżeli masz grupę krwi 0, to kochasz zwierzęta, szanujesz je i niezależnie od tego, czy to jest kot, czy to jest krowa, czy to jest jakieś zupełnie dzikie zwierzę? I zwróć uwagę na ten zapis, on jest bardzo ważny, że te wszystkie zwierzęta były na Atlantydzie, wśród strumieni, wśród jezior, wśród łąk i żyły w pełnej harmonii z Atlantami. Czyli to nie jest tak, że te stada oswojone były wykorzystywane, a dzikie zwierzęta były wybijane, jak ma to miejsce w tej chwili, gdzie przejęła panowanie nad ziemią ta konkretna grupa. Oczywiście i etniczna, i istoty mroku. Wyspa była podzielona na 9 prowincji. Każdą z nich rządził w harmonii i pokoju król. Jeżeli już Wikipedia coś takiego pisze, no to warto się zastanowić, jak ważny ten przekaz jest. Podczas podziału świata między bogów Atlantyda przypadła Posejdonowi. Zwróć również na to uwagę, że Posejdon jest oczywiście bogiem morza, czyli jest kolejne potwierdzenie na to, że Atlantyda była wyspą, była położona w Atlantyku w wodzie, jak już sama nazwa mówi. I Posejdon, pragnąc uczynić Atlantydę bezpieczną, otoczył ją koncentrycznymi wałami obronnymi i fosami. Atlantyci, potomkowie Posejdona i kobiety o imieniu Klejto, w oparciu o te fortyfikacje zbudowali wspaniałe miasto. Na wzgórzu postawili królewski pałac ze świątynią Posejdona w środku. Była ona otoczona złotymi murami i wyłożona srebrem. W jej wnętrzu znajdowały się złoty posąg Boga, powodzącego rydwanem, ciągniętym przez 6 skrzydlatych koni. To jest również bardzo ważny przekaz. Skrzydlate konie. Z czym Ci się to kojarzy? Bardzo piękne, bardzo symboliczne, prawda? Bardzo pozytywna energia z tego płynie. W mieście znajdowały się liczne świątynie, tereny wypoczynkowe, zimne i gorące źródła, zasilały zbiorniki wody pitnej i łaźnie. W porcie stały rzędy doskonale wyposażonych, gotowych do rejsu trirem. Arystoteles, uczeń Platona, oczywiście to wszystko skrytykował, że jest to wymysł, że jest to nieprawdziwe i tak dalej, ale tutaj trzeba również na to popatrzeć, kim był Arystoteles, że chciał przejąć władzę, jak gdyby polityczną, i przez to oczywiście chciał, aby jego wizja świata była ogólnie akceptowana, a nie ta pozytywna wizja przekazana przez Platona. Mityczni władcy, jeszcze tylko o tym porozmawiamy, ponieważ to jest związane z potomkami Atlantów, czyli z naszym kolejnym tematem. Jako pierwszego władcę wymienia Platon króla Atlasa. I to jest bardzo ważna wskazówka, ponieważ zwróć uwagę, gdzie leżą góry o tej samej nazwie. Oczywiście w Afryce, w północnej Afryce. I gdy zobaczysz na mapy z podziałem grupy krwi, to zauważysz, że dokładnie w tym miejscu mieszka pewien lud, który nosi nazwę Berberów. I nawet tu dzisiaj uważa się Berberów za potomków Atlantów. Tak samo jak i lud Basków, czyli oczywiście Baskowie, których kraina obejmowała na początku całą Akwitanię oraz Pireneje od morza do morza i którzy przez te wszystkie setki lat byli coraz bardziej wypierani z tych terenów i teraz oczywiście mają dużo mniejszy obszar niż wcześniej. Ale co jest jeszcze inne, co jest bardzo ważne, dokładnie ta sama grupa krwi, dokładnie te same obrzędy, mniej więcej ten sam układ całej tradycji mają również ci pierwsi mieszkańcy Wysp Kanaryjskich, czyli Guanczowie. I teraz tak, gdy na to popatrzysz, gdy popatrzysz na nasze mapy, gdzie widać układ grup krwi, to zauważysz, że masz nie tylko tą samą grupę krwi, ale również jak jest to rozłożone. I wróćmy jednak może do Madery oraz tutaj do Wysp Azorskich. W Wikipedii oraz we wszystkich innych systemowych przekazach jest napisane, że wyspy te były niezamieszkałe, że nie miały one żadnej ludności, ale jednocześnie jest napisane, że dlatego Portugalczycy, gdy wylądowali na Porto Santo, które jest płaskie, które można było łatwiej jak gdyby zdobyć, to tutaj się osiedlili jako pierwsi, ponieważ bali się popłynąć dalej do Madery, która jest w bardzo bliskiej odległości i którą dokładnie widać z Porto Santo, tak w zasięgu ręki. Tylko zamiast wylądować na wyspie Maderze, podpalili tą wyspę i przez 7 lat ta wyspa się paliła żywym ogniem. I jest oczywiście dalej napisane, ponieważ bali się, że będą musieli stoczyć walki z rodzimą ludnością, tak jak Hiszpanie na Wyspach Kanaryjskich. a podobno ta wyspa była niezamieszkała, prawda? Więc jak to możliwe? I to są właśnie takie czytanie pomiędzy wersami. Ale przejdźmy dalej. Jeżeli popatrzymy na cały ten układ, gdzie ta grupa krwi 0 występuje, to zauważysz, że potomkowie Atlantów po potopie, po tej wielkiej katastrofie, ci, którzy przeżyli ten potop, wybrali jako schronienie bardzo wysokie góry w pobliżu morza. Wszystkie te ludy wybrały wysokie góry w pobliżu morza. Czy nie jest to pewne wspomnienie tego, co się wydarzyło i strachu przed tym, że morze, jak gdyby, że wyspa zapadnie się pod ziemię, pod wodę? Czy nie jest to wskazówka na to, że wydarzyło się coś, co w tych ludach, którzy przeżyli i wśród ich potomków, mówiło im, aby wybrali na kolejne siedliska wysokie góry w pobliżu morza? I dlatego, dlaczego o tym mówię? Ponieważ po tych kilku słowach, po tych kilku wskazówkach możesz od razu zauważyć, że jeżeli masz grupę krwi 0, to będą pojawiały się w tobie nie tylko obrazy, ale może jesteś również osobą, która również bardzo lubi góry i morze, której najgłębszym takim marzeniem jest, aby zamieszkać w wysokich górach w pobliżu morza. I tu jest właśnie ta wskazówka na naszą jutrzejszą ceremonię, gdzie będziemy się uczyć, jak rozróżniać ten głos twojego serca i ten głos wspomnień twoich przodków. Ponieważ w krwi, która zawiera wspomnienia przodków, są zawarte pewne informacje. I dlatego te informacje są żywe w tobie. I czasami zastanawiam się, dlaczego obawiam się tego, albo dlaczego lubię to, dlaczego ciągnie mnie do konkretnego miejsca na ziemi, a moja mama, czy moja babcia, czy nawet nie wiedzą, gdzie takie miejsce jest położone, a mnie tam konkretnie ciągnie i chciałabym to miejsce odwiedzić. To może być związane z twoją grupą krwi, z twoimi wspomnieniami, że dokładnie teraz chcesz wrócić w te miejsca, połączyć się z tą energią i aktywować twoją mądrość wyższą, przypomnieć sobie to wszystko, co wydarzyło się na tych terenach, co wydarzyło się w tych poprzednich inkarnacjach, co wydarzyło się wśród twoich przodków, aby poprzez tą mądrość wyższą aktywować wszystkie twoje ukryte zdolności, nazwijmy je tak nadprzyrodzone, i dokładnie tutaj i teraz wykorzystać je w tym życiu na twojej drodze. Ale co jest również bardzo ważne, pojawiło się mnóstwo pytań o megality, czyli nasze poprzednie spotkania, które mieliśmy przyjemność przeżyć razem wśród megalitów, wywołały niesamowite wspomnienia, niesamowite energie i bardzo wiele osób z naszej wspólnoty chciało dowiedzieć się czegoś więcej. Co jest bardzo interesujące, jest to, że megality występują najczęściej dokładnie na tych terenach, gdzie jest największe skupisko osób z grupą krwi 0. To tak, temat do przemyśleń. I teraz bardzo proszę, te wszystkie informacje, które przekazałam w takim maksymalnym skrócie, aby one były takim impulsem, taką inspiracją, by poszukiwać dalej, by zgłębiać tą wiedzę i by przypomnieć sobie. I również sprawdzić, jaką masz oczywiście grupę krwi i przez to przypomnieć sobie, co wydarzyło się w poprzednich twoich inkarnacjach, co wydarzyło się na tych terenach, gdzie ta grupa krwi najczęściej występuje. Przypomnieć sobie tą całą mądrość twoich przodków, którzy żyli na tych terenach, którzy posiadali te czy inne właściwości, ponieważ to jest właśnie klucz do kolejnych tygodni, do kolejnych miesięcy, aby idealnie rozróżnić twoją drogę, twoje właściwości, wspomnienia genetyczne, ale również jakie przesłania siła wyższa łączy z konkretnymi miejscami. Dlatego jeżeli będzie Cię przyciągać w jakieś konkretne miejsce na Ziemi, to nie odrzucaj tego, tylko zgłębiaj to. Jeżeli nie możesz w to miejsce pojechać, oglądaj zdjęcia z tego miejsca i poprzez zdjęcia łącz się z tą energią. I zobaczysz, jak krok po kroku uzyskasz coraz więcej tej mądrości wyższej właśnie poprzez to połączenie i jak niesamowicie Twoje życie zacznie zmieniać się pozytywnie, bo rozpoznasz to, kim jesteś, dokąd zmierzasz, jakie masz właściwości, jaką masz misję i dasz radę to wszystko idealnie wykorzystać, aby czuć, kim jesteś naprawdę i czuć, jaka niesamowita siła i moc jest w Tobie, również w Twojej krwi. Bardzo dużo omówiliśmy tutaj grupy krwi 0, ponieważ najwięcej osób w naszej wspólnocie do teraz zaznaczyło ankietę, że ma tą grupę krwi, ale oczywiście są również inne grupy krwi. Jak na przykład, może zwróćmy na to uwagę, że w Azji bardzo wiele mówi się o cechach charakteru, które posiada dana grupa krwi. I to jest również bardzo ważne i bardzo związane z naszymi kolejnymi tematami, czyli niejedzeniem lub jedzeniem zgodnym z grupą krwi oraz całym tym systemem mroku, manipulacji i wpływu tutaj na nas. Czyli zacznijmy może od tego, że tą grupę 0 już żeśmy troszeczkę omówili jako potomków Atlantów, jako potomków z kontynentu Lemurii. Jednak, co jest ważne, grupa krwi 0 występuje nie tylko wśród białych ludzi, występuje ona również wśród czarnych ludzi. I to jest również taka malutka wskazówka na to, że na Atlantydzie, ja pamiętam to w mojej pamięci tego czasu, występowały różne kolory skóry. Czyli nie było to tak, że Atlanci to byli tylko biali ludzie z niebieskimi oczami czy z zielonymi oczami. Wręcz przeciwnie. Ale zwróć na to uwagę, że wszędzie, gdzie występuje ta grupa 0, w czasie panowania mroku, czyli poprzez te wszystkie stulecia, które teraz miały miejsce, że dokładnie w tych obszarach prowadzono bardzo wiele wojen i bardzo wiele negatywnych rzeczy się działo. Jeżeli zwrócisz uwagę na to, że w Stanach Zjednoczonych największa część ludzi o grupie krwi 0 to są Murzyni, to od razu wiesz, oczywiście Murzyni nie mieszkali w Ameryce, tylko zostali tam w czasie podbojów kolonialnych jako niewolnicy sprowadzeni z Afryki. Zwróć uwagę na to, gdzie w Afryce występuje największa koncentracja grupy krwi 0, czyli potomków Atlantów. Oczywiście w Etiopii, czyli w kraju, który był najbardziej chyba zniszczony i najbardziej wykorzystany. Tam miało miejsce największe działania sił mroku, to dokładnie w tym kraju, który był tak piękny i tak kwitnący życiem, tak jak znamy to z Atlantydy, dokładnie tam ta siła, która w tej chwili panuje na Ziemi, zrobiła takie szkody. I oczywiście porwania Murzynów, porwanie ludzi o czarnym kolorze skóry i przeniesienie ich do Ameryki, czyli wyrwanie ich z rodzin, wyrwanie ich z korzeni i wprowadzenie ich w system niewolniczy. I zwróć na to uwagę, że dokładnie grupa krwi 0 to jest człowiek, który bardzo trudno znosi niewolnictwo, które bardzo trudno znosi system. To są ludzie, którzy są bardzo odważni, bardzo pokojowo nastawieni do świata, pokojowo nastawieni do ludzi, ale również ludzie, którzy ufają w 100% swoim zmysłom, czyli nie można ich łatwo dopasować do systemu, nie można ich kontrolować. I dlatego te całe mechanizmy, które mają miejsce tutaj na Ziemi przez te wszystkie setki lat, zwróć na to uwagę, jakie to jest niesamowite, gdy popatrzymy na to z góry i widzimy, co tutaj się działo przez te wszystkie stulecia panowania mroku i jaki ma to głębszy cel. To wtedy wszystko staje się jasne, prawda? Ale ten czas mroku się kończy, więc to jest chyba ta najlepsza wiadomość w tym wszystkim. Idziemy może dalej, czyli w krajach azjatyckich bardzo często, gdy przebywamy tam, to jednym z pierwszych pytań jest, jaką masz grupę krwi. Dlaczego tak jest? Ponieważ ci ludzie tam wiedzą, jeszcze mają w sobie to wspomnienie, że grupa krwi jest odpowiedzialna za pewne cechy charakteru, nazwijmy to tak. I tak, jak grupa krwi 0 jest odważna, często jest liderem, prowadzi innych, jest bardzo towarzyska, jest bardzo otwarta, jest bardzo właśnie taka, że nie można nią kierować, nie można nią sterować, nie potrafi się dopasować do systemu, ma takie wielkie ideały i chce te ideały realizować, czyli jest w pewien sposób również uparta, można powiedzieć arogancka, szczególnie do właśnie takich systemowych rzeczy, które ją próbują stłamsić, stłumić, czyli jest to grupa, która jest niemile widziana przez siłę mroku. Dlaczego jest niemile widziana? Ponieważ siła mroku chce mieć posłuszne istoty, które będą oddawać energię, które będą niewolnikami systemu, które będą tymi owcami i tak dalej, a ta grupa 0 nie chce się do tego podporządkować. To jest pierwsza rzecz. Ale mamy jeszcze grupę krwi A, która bardzo często również występuje u nas w naszej wspólnocie i która również bardzo często występuje na polskim obszarze. To jest grupa, która ma specyficzne cechy charakteru, bardzo spokojne, bardzo rzetelne, kreatywne, cierpliwe, odpowiedzialne. Czyli to są tacy ludzie, których łatwiej już dopasować do systemu, ale którzy są bardzo pracowici, bardzo tacy, chcą, by wszystko było idealne, wszystko było dobre, wszystko miało swoje miejsce. Czyli to jest taka grupa, która pochodzi troszeczkę z innego obszaru etnicznego i gdy popatrzysz na mapy, które są poniżej zamieszczone, to od razu poznasz, jeżeli masz tą grupę krwi, połączysz się z tymi regionami, połączysz się z tą pamięcią Twoich przodków, uzyskasz tą wiedzę jak gdyby wyższą i poprzez to poczujesz, jaka niesamowita siła, jaka cierpliwość, jaka odpowiedzialność jest w Tobie, do czego możesz ją wykorzystać, prawda? Ponieważ to nie jest przypadek, że Twoja dusza wybrała dokładnie tą grupę krwi. Ona wie, że właśnie ta cierpliwość, rzetelność, kreatywność jest Ci potrzebna tutaj i teraz, aby zrealizować Twój konkretny, indywidualny cel. Idziemy dalej. Mamy grupę krwi B. To jest grupa, która praktycznie nie występuje w naszej wspólnocie, przynajmniej do teraz. To jest grupa, która ma charakter bardzo silny, ogólnie bardzo dużą wytrzymałość, również fizyczną. To są ludzie, którzy mogą od rana do wieczora jeść skażone jedzenie, mogą pryskać mieszkanie chlorem czy jakimiś środkami i im się nic nie dzieje. Oni są jak gdyby na wszystko odporni. Czyli to jest również grupa, która jest nieprzewidywalna. Czasami można ją odczuć jako dziką, jako bezlitosną. Jeżeli masz taką grupę krwi, to również nie jest tutaj temat, by rozpaczać, tylko możesz mieć pewność, że również Twoja dusza wyższa specjalnie wybrała tą grupę krwi, ponieważ Twoja misja tutaj na ziemi jest związana z tymi konkretnymi cechami. Twoja droga potrzebuje dokładnie tego bardziej egoistycznego patrzenia na świat, większej może takiej namiętności do czegoś, aby coś osiągnąć, aby coś zrobić, aby coś poruszyć. Czyli to nie jest również taki temat, że ktoś jest gorszy, a ktoś jest lepszy. Tylko trzeba wiedzieć, jak to mniej więcej się kształtuje. Trzeba również popatrzeć, gdzie grupa B najczęściej występuje, jakie są to grupy etniczne, połączyć się z tymi obszarami, aktywować jak gdyby tą pamięć genetyczną i poprzez tą pamięć genetyczną aktywować Twoją wewnętrzną mądrość. I mamy jeszcze grupę AB, która jest również pracowita, ale jest taka bardziej chłodna, opanowana, racjonalna, ale ma również negatywne cechy, że na przykład jest bardzo zapominalska, czasami niezdecydowana, czy pełna samokrytyki. I teraz tutaj jest klucz we wszystkim. ta grupa AB jest taką grupą, którą system mroku najbardziej preferuje. Dlatego zwróć na to uwagę, że w tej chwili, gdy ma miejsce ta migracja różnych grup etnicznych na teren Europy, chodzi głównie o to, aby zmieszać krew, aby powstała grupa AB, ponieważ grupę AB można najlepiej kontrolować. Grupa AB zapomina bardzo szybko, co złego jej się wydarzyło, czyli jest to również pozytywne dla systemu, że można ją kierować, sterować, jest bardzo pracowita, więc nie będzie głowy wysoko podnosić, ale będzie się dopasowywać i, co jest również ważne, że grupa AB jest również bardzo silna fizycznie. Czyli mamy tutaj to połączenie tej pracowitości grupy A i tej odporności, jak gdyby na wszystko grupy B, ale również w połączeniu tego, że jest bardzo samokrytyczna, czyli niepewna jak zdecydować, niepewna jak się zachować. Dlatego uwaga, jeżeli masz grupę krwi AB, to również czas, aby połączyć się z Twoimi przodkami, zarówno grupy A, jak i grupy B, poczuć tą siłę w Tobie i połączyć się, by uzyskać mądrość wyższą, dlaczego Twoja dusza wybrała tą grupę krwi i jakie cele chce przy pomocy tej grupy krwi zrealizować. Czyli to jest również, pewne rzeczy są pozytywne, prawda? Bo jeżeli zdarzyły Ci się jakieś negatywne rzeczy w Twoim dzieciństwie, możesz je szybciej zapomnieć, możesz się koncentrować na Twoim celu, prawda? Jesteś również osobą opanowaną, czyli w przeciwieństwie do grupy 0, która jest bardzo taka aktywna, bardzo szybko na przykład do czegoś się zapala, ale za chwileczkę szuka czegoś nowego, to tak jako grupa AB możesz bardzo konsekwentnie coś realizować w takim pełnym chłodzie i spokoju. Jedynym problemem będzie tutaj podejmowanie decyzji, ale nad tym również można popracować. Czyli tak mniej więcej wyglądają nasze grupy krwi i do czego one nam są potrzebne? Właśnie do tego, aby zdać sobie sprawę z tego, że Twoje ciało materialne, które zawiera w sobie krew, czyli tą energię życia i tą pamięć genetyczną w kodzie DNA, to ciało jest Ci potrzebne, aby Twoja dusza wyższa mogła dokładnie tutaj i teraz zrealizować swoje cele. Czyli to, jak chcę żyć, co chcę osiągnąć, co chcę tutaj zmienić na ziemi, czego chcę doświadczyć. Twoja dusza wyższa wybrała dokładnie to ciało, to, a nie inne. Co może się zdarzyć, że dokładnie w tym momencie, gdy jesteśmy znów w tym momencie przełomu, podobnym do tego czasu średniowiecza, tylko odwrotnym, gdzie światło przejmuje panowanie nad ziemią, jest bardzo wiele dusz, które ponownie inkarnują z pewnym określonym celem w określonej grupie krwi, aby przypomnieć sobie całą tak zwaną karmę, to wszystko, co wydarzyło się w poprzednich inkarnacjach, co wydarzyło się naszym przodkom i aby w tym momencie, gdy kształtujemy na nowo, jak gdyby ten złoty czas, czas światła, aby to wykorzystać. Czyli ważne jest również to, aby w pełni zaakceptować, kim jesteś w całości, czyli całe Twoje ciało, Twoja dusza wyższa, połączenie z wszechświatem, połączenie z ziemią. Bo wtedy, gdy jesteś w całości, gdy wiesz, kim jesteś, dokąd zmierzasz, jakie kody masz w sobie zawarte, jakie wspomnienia genetyczne masz w sobie zawarte, to możesz bardzo szybko, bardzo pięknie kształtować Twoje życie. Jednocześnie poprzez przypomnienie sobie tego wszystkiego, co przeżyli Twoi przodkowie, możesz bardzo szybko rozpoznać manipulacje. Manipulacje systemowe, manipulacje mroku i zrozumieć, co tutaj się działo przez te wszystkie setki lat i jaka jest Twoja rola w tym wszystkim. Zanim przejdziemy do pytań, które dotyczą tego tematu, chciałabym jeszcze omówić temat jedzenia, które ma być według manipulacji zgodne z Twoją grupą krwi oraz oczywiście temat niejedzenia. Czyli Jedno z największych kłamstw mroku, z jakim spotkałam się w ostatnim czasie, to jest właśnie propagowanie jedzenia, które ma być zgodne z grupą krwi. Dlaczego tak jest? Ponieważ dokładnie ludziom o grupie krwi 0, czyli potomków Atlantów i Lemurczyków, wymawia się, że powinni jeść mięso, ponieważ ich potomkowie byli jak gdyby tymi myśliwymi, prawda? Zupełnie jest to niezgodne z prawdą i jest to specjalnie promowane przez system. Dlaczego tak jest? Ponieważ dokładnie ta grupa krwi to ludzie, którzy są spokojni, pokojowo nastawieni, którzy chcą, aby panowała harmonia na ziemi, którzy walczą o prawa zwierząt, którzy chcą, aby właśnie to wszystko, co pozytywne, było tutaj. Jako potomkowie Atlantów, i wracając do naszego pierwszego momentu naszego spotkania, jako potomkowie Atlantów, którzy mieli ogrody pełne warzyw, pełne owoców, pełne drzew owocowych, dziwnym trafem, w cudzysłowiu, wszędzie były kamienie szlachetne, czyli kryształy, gdzie zwierzęta dzikie i zwierzęta oswojone żyły w pełnym spokoju na łąkach. No to jak oni byli myśliwymi? Więc to jest również taka rzecz. Dlaczego? Dlaczego system wmawia tym ludziom? Po pierwsze, poprzez jedzenie mięsa, dokładnie dla tej grupy jest to najbardziej szkodliwe. Właściwie dla każdej, ale dla tej najbardziej, ponieważ poprzez jedzenie mięsa zatruwają on cały swój system energetyczny poprzez negatywne wibracje i przez to przestają być w pełni siły, w pełni mocy, nie są w stanie aktywować wszystkich swoich wyższych zdolności, ponieważ ich energia jest sztucznie obniżona. Naturalne, normalne. Jednocześnie, jeżeli dokładnie ta grupa, która tak bardzo ufa w swoje zmysły, jeżeli dokładnie ona będzie jadła mięso, to co się stanie? Poprzez te wszystkie hormony stresu, hormony, środki różne farmakologiczne, które w tym mięsie się znajdują, poprzez to całe cierpienie zwierząt, to wszystko zablokuje te zmysły i dokładnie ta grupa będzie odpowiednia dla systemu, aby ją podporządkować, aby nie wiedziała, kim jest, aby nie miała świadomości swoich wyższych zdolności i aby nie była aż taka miła, przyjemna i pełna harmonii. No bo jeżeli ktoś jest taki miły, kochany, przyjemny, no to mrok nie za bardzo ma z tego korzyści, prawda? Czyli zwróć na to uwagę, jakie to jest niesamowite zakłamanie systemowe. I tak samo dotyczy to innych grup krwi, takie sztuczne dzielenie. Ty możesz jeść mięso, a ty nie, ty możesz jeść warzywa, a ty nie. W Twoim wnętrzu, gdy Ty połączysz się z siłą wyższą, połączysz się z Twoją duszą wyższą i będziesz troszczyć się o Twoje ciało, to odczujesz to, czego Twoje ciało potrzebuje, czego Twoje komóreczki potrzebują. I w połączeniu ze wszystkimi istotami wokół siebie zdecydujesz wówczas, czy jesteś zdecydowany na to, aby jeść to czy tamto, jak odczuwasz tą żywność, jak tą. I tutaj każdy z nas jest inny. Ktoś będzie lubił gotowane ziemniaki, a ktoś będzie lubił, nie wiem, surowy groszek. Dlatego nie można komuś powiedzieć, ty możesz jeść tylko surowe, a ty możesz jeść tylko gotowane, a ty możesz jeść tylko to czy tamto. To odczuwasz w Twoim wnętrzu. Jednak we wszystkim kryje się coś ważnego i dokładnie w tym propagowaniu tego jedzenia zgodnego z grupą krwi kryje się kolejna pułapka mroku, kolejna pułapka systemu, że dokładnie tej grupie krwi, dla której najbardziej nieodpowiednie jest mięso, dokładnie tej wmawia się, że powinna to mięso jeść. Popatrz, jest to niesamowite, prawda? No niesamowite. Jak na wszystkich praktycznie płaszczyznach i poziomach ta siła mroku próbuje wpłynąć na nas i próbuje wykorzystać nas do swoich celów. Ale chodźmy dalej. Kolejnym tematem, który chciałabym dzisiaj poruszyć, jest oczywiście niejedzenie. Czyli ten tak modny w tej chwili prąd, jak gdyby można go tak nazwać, który przewija się przez praktycznie wszystkie artykuły, strony, filmy, wykłady, a który jest kolejną metodą manipulacji mroku. Jest to metoda, przy pomocy której mrok pragnie zniszczyć dusze świetliste. Ktoś by mógł powiedzieć, jak to? Przecież nie jedzenie to będzie duchowe oświecenie. Wręcz przeciwnie. Nasze ciała materialne potrzebują jedzenia, potrzebują wody, pożywienia oraz pożywienia świetlistego, czyli energii. Energii światła, słońca, energii ziemi. I tutaj oczywiście trzeba rozróżnić, że jeżeli mówimy o niejedzeniu, to zawsze mówi się o tym, że można żyć energią, prawda? Wystarczy tylko jeść jak gdyby energię, jeść światło i wtedy to nam wystarczy. To jest nieprawda. Niejedzenie jest równoznaczne ze śmiercią ciała fizycznego i jest jednoznaczne z samobójstwem. I jak wiesz, jest to oczywiście moment, w którym sami jak gdyby głodzimy poprzez śmierć głodową nasze istotki wewnątrz nas, te małe komóreczki wewnątrz nas. My jesteśmy za nie odpowiedzialni i one potrzebują i wody, i pożywienia, i światła. Jeżeli głodzimy je, bo mają za mało światła, czyli za mało jesteśmy na zewnątrz, za mało łączymy się z siłami natury, to jest to również głodzenie ich. Jeżeli pijemy za mało, to oczywiście jest to samo. Jeżeli jemy za mało, to również, tutaj nie chodzi o jakość pożywienia, czyli czy ktoś jest weganem, wegetarianem czy mięsożercą, tutaj chodzi ogólnie o pożywienie. Czyli jeżeli my nie dajemy im wystarczającej ilości pożywienia, to tak jakbyśmy je po prostu zagłodzili, jakbyśmy zagłodzili nasze istotki, które są pod naszą opieką. My się mamy nimi opiekować, aby nasze ciało było w pełni siły, w pełni mocy i abyśmy przy pomocy tego ciała materialnego, fizycznego mogli realizować cele naszej duszy tutaj i teraz. Wszystkie osoby, które propagują niejedzenie, pracują dla mroku i zobaczysz to, jeżeli widzisz aurę, jeżeli widzisz energię, jeżeli zobaczysz takie osoby, to mamy dwa przykłady. Jeden przykład osoby bardzo wychudzone, których aura jest ciemna, wręcz czarna. I drugi typ, osoby, które wyglądają tak, jakby właśnie były w restauracji i najadły się nie wiadomo czego, wyglądają, są pełne, mają pełne policzki, pełne mięśnie i twierdzą, że one również nic nie jedzą. To są wszystko manipulacje mroku, manipulacje systemu. Dlaczego? Bo właśnie te dusze, które są najbardziej świetliste, te dusze, które chcą jak gdyby pokoju, harmonii tutaj na ziemi, one jako pierwsze padają ofiarą systemu niejedzenia. One wierzą w to, że jest to możliwe, by żyć nie przyjmując pokarmów i nie przyjmując płynów. To nie jest możliwe. To jest przejście w fazę śmierci, czyli opuszczenie ciała fizycznego. Czy ktoś w to wierzy, czy nie, czy ktoś będzie tutaj ze mną dyskutował, ponieważ nasłuchał się i naczytał mądrych rzeczy, możesz mieć pewność, że wszystko to jest propaganda mroku. Tak jak kiedyś palono na stosie czarownice, tak jak wyniszczono Katarów, którzy byli tak świetlistą grupą, tak samo to dokładnie jest taka sama manipulacja jak wówczas, aby wyniszczyć ciała dusz świetlistych, a jednocześnie ściągnąć je do podziemi, ponieważ w każdej religii jest napisane, jeżeli popełniasz samobójstwo, twoja dusza będzie przywiązana do ziemi, ona będzie wędrować, ona nigdy nie dojdzie do światła, a poprzez niejedzenie popełnia się samobójstwo. Już nie mówiąc o tym, że popełniamy morderstwo na tych wszystkich istotkach, które są wewnątrz nas, które są w naszej krwi, w naszych komórkach, nasze wszystkie bakterie i wszystkie inne stworzonka, które żyją w naszym ciele fizycznym. Czyli bardzo proszę, zastanów się nad tym, jeżeli ten temat cię pociąga, bo z mojego doświadczenia ja spotkałam tylko ludzi, którzy przeszli na niejedzenie, którzy albo bardzo szybko odeszli z tego świata, ponieważ nie słuchali żadnych argumentów, albo są wychudzeni, wymęczeni, nie są w stanie realizować żadnych swoich celów życiowych, tylko siedzieć i medytować. Gdyby nasze dusze przyszły tutaj na ten świat, aby tylko siedzieć i medytować, to nie przychodziłby w ciele materialnym, tylko przychodziłby w formie duchowej i siedziałyby tak w jakiejś jaskini i medytowały cały czas. Przychodzimy tutaj na ten świat w ciele materialnym, tym połączeniu ciała, ducha, duszy wyższej, wszechświata i ziemi, aby dokładnie tutaj, w tej materii, również się odnaleźć i zrealizować Twoje cele. Czyli jedzenie jest normalne, naturalne. Oczywiście jest również pytanie, co jemy. Czyli potrzebujemy zarówno tego pożywienia świetlistego, energetycznego, które daje nam nasza Matka Ziemia i Wszechświat, ale również tego materialnego. Jak my do tego tematu podchodzimy, to już jest sprawa zupełnie, całkowicie indywidualna, ponieważ każdy z nas ma odpowiedzialność przed samym sobą za te wszystkie komóreczki, które ma w sobie, ale również względem wszystkich innych istot. I w tym momencie kończymy ten główny temat, w którym opowiadam tak w kilku słowach wszystko to, co jest ważne. Teraz będę odpowiadać na pytania i tutaj myślę, że będzie jeszcze ciekawiej. Ja te pytania mam nieuporządkowane, tylko po prostu tak, jak któreś uważałam za ważne, skopiowałam je i wrzuciłam tutaj wszystkie razem i zaczynajmy więc. Moja kochana Mario, dziękuję za ametystowy nów i ceremonię. Już nie mogę się doczekać najbliższego czasu, 14. Temat ciekawi mnie od dawna i chętnie dowiem się czegoś więcej o sobie i swojej grupie 0. Czytałam, że powinna być łowcą i mięsożercą, ale całe szczęście już od lat nie jestem. Tak jak mówiłaś w ostatnim czasie, ważne tematy są trudne do znalezienia w internecie, dlatego bardzo proszę o odpowiedź. To jest właśnie jeden z nich. Dokładnie tak jest, że tak jak mówiłam już wcześniej, że przy grupie 0 wmawia się właśnie nam to, że mamy być łowcą i mięsożercą. I w tej chwili już wiesz, co się za tym kryje, aby dopasować tą grupę 0 do systemu, obniżyć jej wibracje, zablokować jej zdolności nadprzyrodzone, ale również zablokować tą pamięć genetyczną Atlantydy, bo dokładnie w tym momencie jest to takie ważne, ta energia atlantycka, która w tej chwili się odnawia i która prowadzi nas w ten złoty czas, złoty wiek tej właśnie harmonii życia ze zwierzętami i dzikimi, i zwierzętami oswojonymi, i w ogrodach, które są pełne drzew owocowych, warzyw, owoców i kamieni szlachetnych. Kolejne pytanie. Najdroższa Mario, niezwykle ciekawy temat, aż mam ciarki. Już się nie mogę doczekać. Od razu następnęło mi się pytanie dość osobiste, ale może je poruszyć publicznie, jeśli uznasz za stosowne. Mam grupę krwi 0 RH-. W dzieciństwie zachorowałam na chorobę krwi dość rzadką, trudno do zdiagnozowania i wyleczenia. Medyczna nazwa to choroba Schönleina-Henocha. Lekarze nazwali to skazą krwotoczną. Miałam kilka nawrotów choroby i nie zostałam wyleczona przez oficjalną medycynę. Ktoś podpowiedział mojej mamie, żeby zabrała mnie ze szpitala, bo mnie tam wykończą. Później mama pojechała ze mną do Księży Bonifratów w Łodzi, którzy kilka lat leczyli mnie ziołami i dopiero wtedy zostałam wyleczona. Z tej krótkiej historii dla mnie są najważniejsze 3 rzeczy. 1. Skaza krwotoczna, jak to się ma do tematu Atlantydy, Lemurii, starych cywilizacji. Rozumiem to symbolicznie jako walkę między, mówiąc bardzo ogólnie, genami mojej matki, RH+, i jej linii BRH+, i jej linii przodków oraz genami mojego ojca, 0RH- i jego linii przodków. Czy może to sięgać jeszcze głębiej? Czy można to odczytywać na poziomie zakłóceń energetycznych związanych, nie wiem jak to nazwać, z walką między cywilizacjami? Duży skrót myślowy? Dokładnie tak. Niesamowite. Niesamowite, Basiu, jak Ty od razu to odczytałaś, bo dokładnie grupa B jest tą grupą, która przyszła na Atlantydę i chciała ją przejąć, chciała ją zdominować, chciała ją zniszczyć. I dokładnie grupa B w tej chwili króluje tutaj na Ziemi. Czyli jest to nie tylko walka przodków i nie tylko to, że Twoja dusza wyższa przyjęła sobie to doświadczenie, to jest dla niej bardzo ważne. Ona to zaplanowała, nazwijmy to wręcz tak. Ale z czym jest jeszcze związana te właśnie problemy? Z czym one są związane? Z tym, że nasi rodzice, nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie bardzo rzadko łączyli się z miłości. Czyli bardzo często były to połączenia, że rodziny łączyły tego mężczyznę z tą kobietą i nie biorąc w ogóle pod uwagę tego, czy te osoby do siebie pasują. Siła wyższa stworzyła nas tak, że poznajemy się po zapachu, poznajemy się po energii. Czasami jest tak, że może być, gdy jesteś kobietą, najpiękniejszy mężczyzna, najbardziej przystojny, pełen, nie wiem, sukcesu na każdym poziomie, a Ty go nie możesz czuć. Gdy czujesz jego zapach, odrzuca Cię, ponieważ siła wyższa dokładnie wie, które geny, które energie mogą się łączyć, aby wyszły z tego zdrowe dzieci. A w tych czasach aktualnych przechodzimy do jeszcze bardziej skomplikowanych momentów, gdzie tak bardzo używamy różnych środków chemicznych, perfum, dezodorantów i czasami odczuwamy jakiegoś mężczyznę czy jakąś kobietę jako niesamowicie atrakcyjnych, a to te perfumy zawierają w sobie ten zapach, który nas porusza, a nie ciało tej osoby. I dopiero po kilku latach, gdy rodzą się z tego dzieci, widzimy, że to nie jest ten właściwy partner, że wybraliśmy go po zapachu perfum, a nie po zapachu jego własnym, nie po tym, jak energia nas do niego przyciągała. Ale tutaj z tym tematem Ty rozpoznałaś to idealnie, dokładnie tak, jak brzmi ta odpowiedź. Słowianie przywiązywali dużą wagę do koloru oczu i wywodzą z tego przynależność do 4 głównych ras, wiążą z tym pochodzenie Słowian. Czy znasz te przekazy i je podzielasz? Czy domieszka obcej krwi może wywołać na poziomie fizycznym chorobę, skazę? Czy też są jakieś inne jeszcze przyczyny? Chodzi mi o poruszenie tego zagadnienia w ogólnym aspekcie, a nie osobistym. Oczywiście tak jest, że nasi przodkowie, oni dokładnie to wiedzieli. Oni dokładnie wiedzieli, że jest tak zwana czysta krew, na przykład niebieska krew, prawda? I tylko łączyli się między sobą. Dlaczego tak jest? Ponieważ tutaj również chodzi o pewien przekaz genetyczny, wspomnienia genetyczne. Jeżeli zmieszamy różne rasy, to oczywiście wychodzi z tego coś, co jak gdyby ma zmieszane korzenie, coś jest już niejasne dla tej osoby, a inaczej wygląda to, gdy ta krew jest czysta, konkretnej rasy. Ona wtedy przekazuje czysty przekaz genetyczny do swoich potomków. Dlatego jest to takie ważne. I kolejna część. Medycyna oficjalna była bezradna. Zostałam wyleczona ziołami. Później miałam jeszcze 2 już mniejszego kalibru przypadki, kiedy wyleczyłam się w niekonwencjonalny sposób za pomocą bądź to siły woli, bądź roślin. I zawsze medycyna okazywała się bezradna, choć próbowały mnie leczyć różne sławy. Dokładnie tak jest, że medycyna służy systemowi i o tym zawsze trzeba pamiętać. Lekarze, czy tego chcą, czy nie chcą, są wykształceni według systemu i według systemu pracują. Dlatego system ma za zadanie mieszanie krwi, transfuzję krwi, różne doświadczenia na królikach doświadczalnych, ludziach. Są również takim królikiem doświadczalnym, ponieważ poszukiwana jest taka krzyżówka, która będzie posłuszna, która będzie wykonywała wszystkie polecenia, która będzie idealnym pracownikiem, która nie będzie zadawała żadnych pytań. I temu służy medycyna już od lat, aby tak skrzyżować krew, tak wpłynąć na te króliki doświadczalne, tak zebrać te wszystkie dane, aby można było stworzyć taką rasę. Mario, trochę się rozpisałam, gdyż chciałam dobrze zilustrować nurtujące mnie zagadnienie. Bardzo mnie to ciekawi, co nosimy po przodkach w sobie, tych bliższych i tych dalszych związań z cywilizacjami, z których pochodzimy. Czy naszym zdaniem jest ten materiał, ten spadek jakoś przerobić, naszym zadaniem przetransformować, rozświetlić? Dokładnie tak. Dokładnie po to jesteśmy tutaj i teraz, mamy te właściwości, aby sobie to wszystko przypomnieć. Przypomnieć sobie, co wtedy się wydarzyło, co wydarzyło się kilkaset lat temu, aby to wszystko zrozumieć, również przetransformować i przerobić. W jaki sposób w krwi zostaje zapisany przekaz dla nas? Czy ci, których nie lubimy, choć nie wiemy dlaczego, który nas odrzuca, mają w sobie inny zapis energetyczny krwi, obcy nam i rywalizujący z nami? Z serca dziękuję i z miłością pozdrawiam. Dokładnie tak jest. Często jest właśnie tak, że od czegoś nas odrzuca. Odrzuca nas od pewnych miejsc, ponieważ nasi przodkowie tam przeżyli cierpienie, tam przeżyli jakieś nieprzyjemne rzeczy. Dlatego mamy na przykład osoby z grupą krwi 0, dlatego ciągnie nas w górę, ponieważ nasi przodkowie przeżyli potop. Dlatego na tym obszarze jest to, na tym jest tamto. Przyciąga nas do odpowiednich miejsc, do podobnych ludzi i to cała tego tajemnica jest zawarta właśnie wewnątrz nas, wewnątrz naszych ciał. Dlatego jestem takim wielkim przeciwnikiem niejedzenia, ponieważ uważam, że to jest niesamowite, jak system potrafi wpływać na nas, jak potrafi znaleźć argumenty, aby zablokować naszą mądrość, zablokować nasz dalszy rozwój i przejście do tego złotego okresu. Idziemy dalej. Kolejne pytanie. Kochana Marysiu, ostatnio za namową córki zarejestrowałam się jako dawca szpiku i od tego czasu ciągle dostaję prośby o zdawanie krwi jako honorowy krwiodawca. Nie wiem, jak to się ma do moich energii, aury i ogólnie sił witalnych. Proszę o odpowiedź. Dodam tylko, iż mam grupę 0RH+. Jako dziecko miałam tę przetaczaną krew od taty i człowieka, którego słabo pamiętam. Obaj byli mocno skomplikowani mentalnie i raczej nie czuli radości życia. Czy ta krew dana mi w dzieciństwie w jakiś sposób zaznaczyła moje życie w dorosłości? Myślę, że mimo wszystko byli to dobrzy i pozytywni ludzie. Co się dzieje, gdy dostaje się krew negatywnych osób i czy można coś zdziałać, by to co złe przemienić w dobre albo chociaż zneutralizować? Pozdrawiam. Kilka tematów w jednym. Może zaczniemy od tego, że pytasz mnie tutaj o moje zdanie osobiste. Ja nigdy nie oddałabym moich komóreczek, które są pod moją opieką do celów medycznych, czy jako dawca, czy szpiku, czy krwi. Dlaczego tak jest? Ponieważ każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie. Każdy, przechodząc tutaj, nawet jeżeli jest na coś chory, nawet jeżeli jest mu potrzebna krew, jest mu potrzebny szpik, to jest jego dusza i ona wybrała takie, a nie inne doświadczenia. Jeżeli jednak popatrzymy na to troszeczkę bardziej, troszeczkę głębiej, z doświadczeń medycznych i wszystkich innych wiemy, że jeżeli nasz kod DNA zostaje przetransportowany ileś setek kilometrów gdzieś do jakiegoś miejsca, to to, co dzieje się z naszym kodem, ma wpływ na nas. Czyli jeżeli nasz szpik czy nasza krew trafia do kogoś innego, to te nasze komóreczki cały czas komunikują się z tymi komóreczkami, które są u kogoś innego i ma to na nas wpływ. I teraz, żeby tutaj dać troszeczkę nadziei czy czegoś takiego pozytywnego, poprzez nas możemy wpłynąć na te komóreczki, które są u kogoś. Czyli niekoniecznie jesteśmy taką ofiarą, która musi znosić to, co znoszą nasze komóreczki gdzieś u kogoś innego. Jeżeli daliśmy naszą krew i ta osoba jest negatywna, ta osoba jest jakaś agresywna i tak dalej, to nie tylko my przyjmujemy tę energię, bo nasze komóreczki odczuwają to, co dzieje się z tamtymi innymi kilkaset kilometrów dalej, ale my również możemy wpłynąć na nasze komóreczki u tej osoby. Czyli można to również widzieć pozytywnie. Jeżeli Ty się rozwijasz, jeżeli Ty panujesz nad sobą, jeżeli Ty aktywujesz wszystkie swoje zdolności, to aktualnie w tym samym momencie ta osoba, która ma Twoją krew czy Twój szpik, ona będzie to odczuwać. Czyli można w ten sposób również wpłynąć na kogoś pozytywnie, prawda? Tylko jest pytanie, czy jest to Twoim powołaniem, czy jest to celem Twojej duszy wyższej, czy Ty naprawdę czujesz wewnątrz siebie, że chcesz oddawać Twoje komóreczki dla kogoś innego, bo jeżeli taka jest droga Twojego serca, to może również jest taka Twoja misja, aby poprzez Twoje komóreczki wpływać na te inne osoby. Jeżeli jednak odczuwasz to jako przymus, jako chcesz zrobić coś dobrego, oddając coś z siebie, to tutaj trzeba się zastanowić, czy naprawdę oddałabyś swoje dzieci komuś innemu, bo on nie ma dzieci. To jest pytanie, na które każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Teraz wpływ krwi danego człowieka na nas. Dokładnie tak samo jest to odwrotnie. Jeżeli myśmy otrzymali inną krew, to w zależności od tego, czy ta osoba jeszcze żyje, czy inne komóreczki, inne części tego kodu DNA jeszcze gdzieś egzystują i co się z nimi dzieje, to również ma wpływ na nas. I tutaj możemy to odczuwać wręcz nawet jako czasami manipulację. Mamy takie wrażenie, że coś w nas jest niezgodne z nami, ponieważ są to po prostu te istotki, które komunikują jeszcze z tym dawcą, z tą osobą, od której żeśmy to otrzymali. I jak można na to wpłynąć? Oczywiście to jest tak jak w domu, jak w jakiejś grupie, w jakiejś społeczności. Przyjąć te obce komóreczki i większość Twoich komórek jest w większości, czyli może pozytywnie wpłynąć poprzez tak zwaną globalną świadomość Twoich komórek na te nowe i również je rozświetlić. Czyli to nie jest również jakaś tragedia, ważne tylko, aby o tym wiedzieć, że jeżeli masz w sobie coś obcego, to to na Ciebie wpływa, możesz to odczuwać jako istotę obcą, która jest w Tobie, coś, co jest cały czas ciągnie Cię do jakichś rzeczy, na przykład, nie wiem, nie lubisz alkoholu, a ciągnie Cię do alkoholu, albo nie lubisz jakiejś sytuacji, a ciągnie Cię do tych sytuacji i odczuwasz taką dysharmonię w sobie. To trzeba na tym popracować, aby przyjąć te komóreczki w sobie i aby Twoja większość przejęła jak gdyby nad nimi panowanie, opiekę, zaczęła się nimi opiekować i aby to wszystko było jedną całością w Tobie. Mam nadzieję, że to jest jasne, bo tematy są trudne, prawda? Idziemy dalej, bo pytanie jeszcze troszeczkę jest. Kochana Mario, a tutaj moje pytanie odnośnie krwi, a właściwie jej transfuzji. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt dalekie od tematu. Około 10 lat temu miałam taki zagadkowy, nazwijmy to, wypadek i transfuzję krwi. Do tej pory zastanawiałam się nad wpływem tego na moje życie. To był pierwszy rok studiów i miałam duże trudności z odnalezieniem się w świecie, a potem spadło na mnie jeszcze więcej problemów. Te lata bardzo niedobrze wspominam. Wcześniej myślałam, że po prostu tak mnie rzeczywistość przytłoczyła i musiałam się wiele nauczyć. Choć od pewnego czasu wydaje mi się, że mogło mieć to związek z transfuzją. Bo tak myślę, że jeśli krew to życie, to jakby dusza lub jej część, to wraz z tą krwią bierze się na siebie też karmę i kody tego życia. Jeśli tak rzeczywiście jest, to mam nadzieję, że po naszych wszystkich wspólnych oczyszczeniach spotkanie jestem wolna od tego. Czuję się lekko i świetliście po naszym ametystowym nowiu. Dokładnie tak jest, jak powiedziałam wcześniej, że Twoja dusza, połączenie z siłą wyższą, połączenie z ziemią, również świadomość tego, że przyjęłaś te obce komóreczki, zaadoptowałaś je, nazwijmy to tak jak dzieci, gdy je adoptujemy, to one mają w sobie różne programy, one nie wiesz, kto był ich rodzicami, może było kilku rodziców, prawda? Może one już przechodziły przez ileś tam rodzin i w nich to wszystko siedzi. I teraz wiadomo, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, ale jednak Ty, przyjmując te dzieci, adoptując je, masz również na nie wpływ. I Twoje własne dzieci, czyli Twoje własne komóreczki, mogą się z nimi zaprzyjaźnić, nazwijmy to tak, i zaprogramować je na nowo. I tutaj to nie jest przypadek, że takie rzeczy się dzieją. Pierwsza rzecz, oczywiście są to działania systemowe, że najczęściej właśnie osoby z grupą krwi 0 mają przetaczaną krew, do nich pobiera im się krew, ich bierze się jako dawców i tak dalej. To jest również związane właśnie z tą grupą, że chce się tą krew pomieszać, chce się wpłynąć na te osoby. Jak gdyby były bardziej posłuszne, nazwijmy to tak. Ale Ty, wiedząc kim jesteś, wiedząc dokąd zmierzasz, masz również niesamowitą moc, aby na nowo to wszystko w Tobie w harmonii zaprogramować. Jestem pewna, że to już w tej chwili się stało, a jeżeli jeszcze nie w całości, to w kolejnych tygodniach. Kolejne pytanie. Witam Cię, Mario. Bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam Twojego maila. Nie mam żadnych pytań, ale temat jest dla mnie bardzo ciekawy. Moja córeczka od kiedy trzymała w rączce kredki, zawsze malowała ludzi pod wodą. Ciekawe, prawda? Mogła mieć wspomnienia z istot, które mieszkają pod wodą, a mogła mieć również wspomnienia na przykład z zatopionego kontynentu, czy Lemurii, czy Atlantydy, prawda? Wspomnienia, które jeszcze były świeże. Wszystkie obrazki w wieku od 3 do 4 lat to ludzie pod wodą. Miała też dużo zabawek, ale najbardziej lubiła małego smoka z jajka Kinder Niespodzianka. Teraz maluje głównie kwiaty o wymyślnych kształtach. Kilka dni temu odłożyła malowanie kwiatów i narysowała na całą kartkę serce. Ale nie tak jak malują dzieci, to był anatomiczny kształt serca z tętnicą i żyłami. Po czym malowała dalej swoje kwiaty. Kocha też kryształy, tak coś czuję, że ona ma związek z Atlantydą. W przeszłości dałam się nabrać na teorię Pana D. Adamo, według której powinna mieć jak najwięcej mięsa. Na szczęście nie trwało to długo i zapomniałam o wymysłach tego pana. Oba tematy są dla mnie bardzo interesujące i nie mogę się doczekać kolejnej porcji wiedzy. Pozdrawiam i dziękuję. Ja również. I to jest bardzo piękne, bardzo symboliczne, że no wiadomo, kwiaty, kryształy, związek z Atlantydą, na pewno. Chociaż inne grupy krwi, czyli inne grupy etniczne, nazwijmy je tak, miały również, każda miała w sobie coś szczególnego, coś wyjątkowego i dlatego nasi przodkowie nie chcieli się mieszać, ponieważ oni wiedzieli, że to, co mają w sobie, jest takie ich, takie czyste, a w tej chwili na Ziemi, tej grupie, która panuje tutaj oraz istotą mroku, zależy właśnie na tym, aby jak najwięcej pomieszać, bo by ta czystość została zabrudzona. Jasne i logiczne. Ale idziemy dalej. Dzień dobry, kochana Mario. Ogromnie się cieszę, że poruszasz właśnie ten temat. Ostatnio zgłębiam go, szukałam wiadomości na temat swojej grupy krwi. Czytałam również z moich książek Ajurvedy, jednak nie uzyskałam wszystkich odpowiedzi. A mianowicie, czy grupa A, RH+, taką posiadam, ma związek z Atlantydą? Odpowiem od razu na to pytanie. Nie ma konkretnego związku z Atlantydą, ponieważ ta grupa krwi nie pochodziła z Atlantydy, ale może mieć związek inny. Gdy Atlanci schronili się na inne tereny, to oczywiście na tych terenach była grupa krwi A, czyli twoi przodkowie z grupy krwi ARH+, mogli mieć związek z Atlantami i mogli żyć razem pozytywnie, ponieważ w większości przekazów jest tak, że gdy Atlanci po potopie schronili się na inne obszary, to oni byli pozytywnie nastawieni do świata i jedyne konflikty mieli z grupą krwi B, czyli na pewno z grupą krwi A bardzo dobrze się rozumieli i współpracowali, dlatego jest to ważne, abyś zgłębiła te obszary na mapie, zobaczysz, gdzie była ta grupa krwi A i wtedy również rozpoznasz, do jakiej grupy etnicznej mogli należeć twoi przodkowie i jakie niesamowite informacje, przesłania, tradycje, wiedza skrywa się w twojej krwi. Wiem, że osoby z moją grupą krwi to wegetarianie, nasze ciała nie akceptują mięsa i dodatkowo mamy tendencję do tycia. Moim zdaniem większość z nas to weganie, czyli nawet nie wegetarianie, ale weganie, ponieważ to automatycznie tworzy z nas prawdziwych ludzi, czyli prawdziwych, otwartych, pełnych harmonii, pełnych pozytywnego nastawienia. Czyli to jest oczywiście związane tutaj z tym tematem jedzenia według grupy krwi. Myślę, że to nie przypadek, zresztą jak zawsze. Drugie pytanie to kwestia diety dla mojej grupy krwi. Jest wiele szkół i informacji na ten temat, ale ja nie do końca się z tym zgodzę, na przykład co do pomidorów. W internecie jest informacja, że należy ich unikać, jeżeli chodzi o grupę ARH+. Ja je spożywam i dobrze się po nich czuję, jak więc jest z tą dietą. Bardzo dziękuję, kochana Mario, pozdrawiam z niecierpliwością, czekam na nasze środowe spotkanie. Czyli jeszcze raz. Odpowiadając w skrócie, jeżeli grupa A, trzeba sprawdzić, na jakich terenach ona przebywała, jakie to były grupy etniczne i w jaki sposób były związane z Atlantydą, czyli tutaj również chodzi o taką współpracę, te wcześniejsze cywilizacje, zanim nadszedł czas panowania mroku, one bardzo pięknie ze sobą współpracowały, czyli może być tak, że chodzi tutaj jeszcze o wcześniejszy czas, czyli przed potopem, gdzie były te podróże. Atlanci podróżowali na inne tereny, inne grupy podróżowały na inne tereny. na ziemi panował złoty wiek, czyli harmonia, pełne połączenie ze zwierzętami, pełne połączenie z roślinami, akceptacja tych zwierząt, akceptacja roślin. I jestem pewna, że wtedy wszyscy byliśmy weganami i o tym trzeba sobie przypomnieć i przypomnieć sobie, jak to się stało. Może było tak, że byłaś przedstawicielką tej grupy etnicznej i byłaś na Atlantydzie jako... byłaś, jak nazwijmy to, w szkole, byłaś szkolona, byłaś odpowiedzialna za jakieś połączenie pomiędzy tymi dwoma grupami etnicznymi. O tym wszystkim się dowiesz, musisz się tylko zagłębić w Twoją pamięć, przypomnieć sobie wszystko. Jeżeli przypominasz sobie dużo z Atlantydy, to na pewno tam byłaś, ale jeżeli masz grupę krwi A, to również warto zgłębić te obszary i połączyć tą wiedzę w jedno, przypomnieć sobie. I teraz odżywianie zgodne z grupą krwi, o tym już oczywiście mówiłam, że jest to wszystko fałsz. Zawsze trzeba szukać tego, po czym się najlepiej czujesz. Gdy to jesz, jak Twoja energia wzrasta. Czym lepiej się po czymś czujesz, to oczywiście było to bardziej pozytywne dla Ciebie. Ale może zdarzyć się nawet tak, że kupimy gdzieś pomidorę, kupimy czereśnie i czujemy się po nich źle, bo były one spryskane pestycydami czy innymi rzeczami, no i miały negatywną energię. Czyli tutaj trzeba uważać nie tylko na to, czy to konkretny pomidor, czy konkretna czereśnia, ale trzeba również zwrócić uwagę, skąd to pochodzi i jak odczuwasz tą energię, gdy bierzesz je w supermarkecie, czy one Cię przyciągają, czy odpychają, jeżeli kupujesz w supermarkecie. Swoje własne warzywa i owoce, no zawsze mają pozytywną energię, więc tutaj nie trzeba uważać. Idziemy dalej. Kochana Mario, niezwykłe słuchowisko się szykuje, już Ci za nie dziękuję. Z wielką ochotą poznam świat Atlantydy i tajniki grupy krwi. Pisze, że grupa krwi ma połączenie z DNA, stąd moje pytania. 1. Skoro my już oficjalnie wiemy, że nasze DNA się zmienia w trakcie rozwoju z dwuniciowego na XXX niciowe, to czemu nasza grupa krwi jest bez zmian? Tutaj może od razu odpowiem na to pytanie, że czytam od razu kolejne. Odpowiem może na to pytanie, więc tak, zmiana DNA dotyczy każdej grupy krwi, czyli nie tylko naszego, ale również innego. Jest to związane, tak jak już mówiłam, że na Ziemi mamy te duże okresy, czyli mamy tą wiosnę, lato, jesień, zimę w krótkim czasie, ale również w długim czasie. I jest to związane również z tym, że mrok w tej chwili odchodzi, czyli zbiera plony i odchodzi, i panowanie nad Ziemią przejmuje światło. Jeżeli przejmuje panowanie nad Ziemią światło, to potrzebne są wyższe zdolności, potrzebna jest aktywacja wszystkich zdolności wyższych. Mrok jest odpowiedzialny za to, aby te zdolności hamować, tamować i poprzez ostatnie stulecia, gdy tutaj panował, robił wszystko, aby zablokować te wszystkie pozytywne kody czy zdolności i dlatego w tym momencie, gdy spływa na nas coraz więcej energii, coraz więcej światła z wszechświata, to te kody genetyczne się zmieniają i dotyczy to każdej grupy krwi. Kolejne pytanie. Czy każda dusza w człowieku, decydując się o przyjściu na Ziemię, ma z góry określoną liczbę nici DNA, którą ma osiągnąć podczas tej inkarnacji i dlaczego jest ona różna u różnych osób? Tak, każdy z nas, każda nasza dusza wyższa wie, ile będzie aktywnych, jakie zdolności ma rozwinąć i co ma w życiu tutaj zrealizować, czyli jest to jak gdyby z góry ustalone. I dlaczego jest różne u innych osób? Ponieważ każdy z nas ma inną misję, każdy z nas ma inne zdolności, nawet jeżeli one są podobne. Mogą być dwie osoby, które mają zdolność jasnowidzenia, jednak będą pomiędzy tym różnice. Bardzo minimalne, ale jednak będą. I tak samo przy wszystkich innych zdolnościach. Ktoś potrafi malować i ktoś inny też potrafi malować, ale będzie malował inaczej, będzie malował coś innego. I dlatego każdy z nas, mając inne zdolności, będzie aktywował po prostu inne części tego kodu, prawda? I to jest tak samo związane z tymi naszymi wspomnieniami genetycznymi. Jeżeli my aktywujemy nasze wspomnienia z czasu Lemurii, czy Atlantydy, czy innych grup etnicznych, automatycznie również aktywują się pewne rzeczy, które są nam potrzebne, ta mądrość wyższa naszych przodków, aby coś zrealizować tutaj i teraz. Trzecie pytanie, czy osoby z konkretną grupą krwi są bardziej podatne na wpływy systemu, czy są wręcz takie, które system pragnie zniszczyć, osłabić? Tak, system pragnie zniszczyć i osłabić osoby z grupą krwi 0, i to i RH+, i RH-. Natomiast bardziej podatne na wpływy systemu są, najbardziej podatna jest grupa AB, ponieważ jest ona zmieszana jak gdyby z tych dwóch grup A i B i jest najbardziej taka spokojna, najbardziej można ją ukształtować według potrzeb systemu. I kolejne pytanie, czy trucie nas pestycydami ma bezpośredni wpływ na nasze DNA i jakość, czy też rodzaj grupy krwi? Znów odpowiedź tak. Wszelkie zatrucie powietrza, wody, jedzenia ma wpływ na nasze DNA, ma wpływ na to, aby nas osłabić, aby w zdrowym ciele zdrowy duch. Jeżeli my przyjmujemy do siebie toksyny, gdy nasze ciało jest jak gdyby zajęte tym, aby się odtruwać, aby walczyć z obcym jakimś wpływem, to oczywiście osłabia nas to. I oczywiście najbardziej podatne na zatrucie powietrza jest oczywiście grupa 0. Znowu ta grupa, którą system chce usunąć. Natomiast najbardziej wytrzymała jest grupa B i wszelkie zatrucie powietrza, zatrucie wody itd. ma największe znaczenie dla grupy 0, a również dla grupy A, a najmniejsze znaczenie dla grupy B. Tak już mówiłam wcześniej, że grupa B może od rana do wieczora tylko obcować z chemią i oni są po prostu na to odporni. Dlatego dokładnie najbardziej dla grupy 0 i dla grupy A oraz grupy oczywiście AB, ponieważ zawiera w sobie A, jest ważne odtruwanie, czy przy pomocy ceolitu, czy zdrowe żywienie, ekologiczne żywienie, własny ogródek i tak dalej, aby jak najwięcej tego pozytywnego, dobrego pożywienia przyjmować. I ostatnie pytanie. Jedzenie. O tym oczywiście już mówiłam wcześniej, czyli to pytanie możemy zamknąć. I tak płynnie, dosyć dużo informacji naraz, bardzo informacji, które są bardzo głębokie. Każdy z tych tematów można zgłębiać i tu jest taka moja inspiracja i motywacja, aby zgłębić temat Twojej grupy krwi, przypomnieć sobie te wszystkie rzeczy, przypomnieć sobie historię, przypomnieć sobie tradycję, przypomnieć sobie to wszystko, co w Tobie i aby tak idealnie, krok po kroku przygotować się na naszą jutrzejszą ceremonię, ale oczywiście po naszej jutrzejszej ceremonii dalej nad tym pracować, tak aby w pełni zdać sobie sprawę z tego, po co jesteś tutaj i teraz, dlaczego masz tą grupę krwi, dlaczego Twoja dusza krwi wybrała dokładnie tą grupę krwi, to ciało z tym wyglądem, z tymi właściwościami, jak je aktywować, zdolności wyższe, pamięć genetyczną i z tej całej wiedzy korzystać, by Twoje życie było piękne, pełne światła, pełne radości, pełne spełnienia, podążania Twoją drogą, podążania Twoją misją i aby dokładnie w tym momencie poczuć tą jedność ciała, duszy, wszechświata i ziemi. I tak na naszej jutrzejszej ceremonii połączymy się znów z wszechświatem, z energią wyższą, połączymy się z ziemią i automatycznie połączymy się z naszym kodem, niezależnie od tego, jaką masz grupę krwi, połączysz się jutro z Twoim kodem wewnętrznym, by aktywować zdolności wyższe, aktywować pamięć, aktywować wszystko to, co zapisane w Twoim kodzie i popatrzeć na Twoje życie i na cały ten świat zupełnie inaczej, poprzez mądrość wyższą. I w tym momencie, gdy otwarły się te nowe drzwi, gdy również spływa z wszechświata ta niesamowita energia tego rozkwitu, tej przemiany tutaj na ziemi, aby poczuć ją w sobie i poczuć, kim naprawdę jesteś i jakie masz niesamowite w sobie zdolności, jaką masz w sobie mądrość i to jest również coś takiego, że czasami rozpaczamy, że muszę jeszcze iść na ten kurs i na ten kurs i na ten kurs, Wręcz przeciwnie, ta cała mądrość jest zapisana w Tobie, w Twojej krwi i w Twojej duszy. I wystarczy tylko to aktywować i już nic więcej nie potrzebujesz, bo wszystko, czego potrzebujesz do tego życia tutaj i teraz, jest w Tobie. Do naszego jutrzejszego spotkania i oczywiście na pewno pojawią się jeszcze inne pytania, to przełożymy je na następny czas. Może po tym naszym dzisiejszym spotkaniu pojawią się pytania konkretnie do tego tematu. Coś jest niejasne, coś powinnam jakoś pogłębić. To bardzo proszę, napisz je w formularzu, który jest poniżej i odpowiem na nie, czy tutaj na tej stronie, czy w kolejnych naszych spotkaniach, bo temat jest bardzo rozbudowany i trudno tutaj poruszyć wszystko naraz w takim jednym spotkaniu. Dziękuję i jutro spotkamy się na 14. ceremonii w bardzo wyjątkowym momencie przesilenia letniego, by w pełni poczuć tą energię, wykorzystać ją i aktywować w Tobie wszystko to, czego potrzebujesz, by żyć w szczęściu, spełnieniu, miłości, radości i zdrowiu Twojego ciała fizycznego, energetycznego i duchowego. Dziękuję. Twoja Maria Bucardi.